W liście do Kolosan czytamy o Panu Jezusie Chrystusie w pierwszym rozdziale, 18 wersecie tak. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 18 werset. Tak, Pan Jezus Chrystus jest pierworodnym. Kiedy w Nowym Testamencie użyte jest określenie pierworodny w odniesieniu do Pana Jezusa Chrystusa, ma to na celu podkreślenie Jego nadrzędnej pozycji, Jego pierwszeństwa. Pierworodny jest jednym z tytułów obrazujących Jego chwałę. W tym wypadku nie oznacza Jego pierwszeństwa w sensie chronologicznym, lecz zajmowanie pierwszego miejsca czy pozycji w danej sprawie. Chrystus jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ sam jest Stwórcą, o czym uczy nas wyraźnie list do Kolosan, pierwszy rozdział, 15 werset. Dlatego, odkąd przyszedł jako człowiek do swojego stworzenia, słusznie należne jest mu pierwszeństwo. I ten fragment, który przeczytałem na początku, jest on nazwany pierworodnym z umarłych, chociaż nie jest pierwszym, który zmartwychwstał. On sam przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wskrzeszał przecież umarłych. Stał się najznakomitszym w zmartwychwstaniu, kiedy opuścił swój grób jako żyjący. W odniesieniu do tych, których wyratował przez swoją kosztowną krew, Chrystus zajmuje miejsce jako pierworodny pośród wielu braci. Tak mówi przecież list do Rzymian, 8 rozdział, 29 werset. I to wyraźnie widzimy w Rzymian, 8 rozdział, 29 werset, że Pan Jezus jest nazwany pierworodnym pośród wielu braci. Cóż to będzie za dzień szczególnej chwały dla Niego, gdy wszyscy, którzy są Jego własnością, Jego bracia, będą wywyższeni wraz z Nim według wiecznego postanowienia Bożego i ku Jego upodobaniu, ku Jego chwale, ku Jego uwielbieniu. Kiedy w przyszłości jako pierworodny Pan Jezus Chrystus zostanie wprowadzony na zamieszkaną ziemię, wszyscy aniołowie Boży będą oddawać Mu pokłon, tak mówi przecież list do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 6 werset. W tym dniu ziemia, która kiedyś była sceną Jego odrzucenia, stanie się miejscem, na którym Jego wszechstronna, nadrzędna pozycja zostanie publicznie objawiona.